Ja mam tylko jedno pytanie do Rafała. Kto w takim razie zostanie w tym kraju, jeżeli wszyscy będą myśleli tak jak ty? Chyba tylko starcy. I jeszcze życiowe sieroctwa, które panicznie boją się decydować same o sobie, bo takie nauczyła komuna. Naprawdę myślicie, że nikt więcej? No to jeszcze tak zwani prawdziwi komuniści. Panie Wzorze, mój brat wprowadził do komputera wszystkie dane o sobie, o swojej żonie i o sytuacji ekonomicznej Polski. Model odniesienia tworzyły przeciętne standardy życiowe obowiązujące w cywilizowanym świecie. Na koniec zapytał, kiedy on te standardy osiągnie. I wie pan, co odpowiedziała mu maszyna? No. Że za 134 lata. O ile po drodze nie będzie żadnych zakłóceń. Panie Psorze, czy my jesteśmy żółwie, które żyją 300 lat, żeby móc tak długo czekać? I co twój brat postanowił? Pytanie za 100 punktów, odpowiedź za 200. Proszę schować zeszyt tej książki. Szybciutko. I wyciągnąć karteczki. I położyć ręce na ławkach. O tak. Jakie hasło malowałeś? Telewizja kłamie? Na co boisz się? Precz z komuną. Nie ma wolności bez solidarności. A ty? PZPR zgniły ser. Więcej leków, mniej SB-ów. Program partii programem PZPR. Dobrze wiecie, że mogą was za to wylać ze szkoły, prawda? I nigdy nie dostaniecie paszportów. A skoro tak bardzo marzycie o tym, żeby sąd zwiać, to po co się w to bawicie? Strajki, propaganda antysocjalistyczna i antyradziecka, zajmowanie obiektów, akcje plakatowe o charakterze politycznym, strajki w wyższych uczelniach i szkołach średnich, to tylko niepełny wykaz ognisk zapalnych, coraz to tworzonych przez Solidarność. Szczególną wymowę mają akcje naruszające nasz konstytucyjny ład i porządek, godzące w polską rację stanu, nasze sojusze i porozumienia międzynarodowe. I w takiej właśnie sytuacji Prezydium Krajowej Komisji Solidarności stwierdza, że to władze przekreślają szansę porozumienia narodowego. Oto bowiem, co czytamy w oficjalnym komunikacie Krajowej Komisji. Wobec groźby uchwalenia przez Sejm środków nadzwyczajnych, równających się w praktyce stanowi wyjątkowemu, Prezydium Krajowej Komisji postanowiło rozpatrzeć sprawę strajku generalnego jako odpowiedzi związku na wypadek wprowadzenia tych środków. Kierownictwo Solidarności występuje przeciwko nieistniejącej jeszcze i niezaprezentowanej Sejmowi ustawie, grożąc strajkiem powszechnym w razie zastosowania prawnej próby pohamowania anarchii i upadku państwa. Taka postawa budzi powszechny protest i oburzenie. I tak na przykład licząca ponad 1200 członków i kandydatów organizacja partyjna zakładów PRONIT w Pionkach zakończyła zebranie w sprawie ustosunkowania się do listu biura politycznego. Oto co czytamy w komunikacie końcowym. Żądamy zdecydowanego przeciwdziałania partii i rządu wobec bezprawia, anarchii i ciągłych strajków. Całe społeczeństwo zmęczone jest kryzysową sytuacją, dlatego krytykuje władzę za bezsilność, zbytnią uległość i ustępliwość, co obniża autorytet PZPR w oczach szeregu. Nie ma na świecie. Thank you.
Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ognie tego dzieci. Boże, coś Boskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłania. Jurek? Co ty tu robisz? Przyjechałem pożegnać pana Psora. Dobra, dobra. Tak jest niespodziewany finał naszej dyskusji z ostatniej lekcji. Dokończymy tę dyskusję po powrocie w szkole. Po co pan udaje? Myśli pan, że na pana doniosę? Albo zechce pana zatrzymać? Do zobaczenia w szkole. Jurek! Jurek! No chodź szybko, czekamy na ciebie, odprawa się zaczyna! Przepraszam, ale muszę pożegnać się z bratem. Jurek, głuchy jesteś? Taka arka się zrobiła. No chodź szybciej! Dobra. Poczekajcie, gdzie jest? Panie drogi. Panie, to jest rozmównica publiczna. 3 minuty. I ślub. Dzwoniłeś do mnie? Po co? Mogłeś po prostu wysłać list. Albo w ogóle wyjechać bez słowa. Ania, uspokój się, słuchaj.